Walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Pionek i okolic, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do apelu na cmentarzu parafialnym w Pionkach w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Wołam żołnierzy z Nadwarty i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod Mławy i Zborów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, łanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodniej Rzeczypospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicy Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołykowska, Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Wzywam policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce godni i silnym niemiłością do Polski. Stańcie do apelu! Do was wołam, bracia, lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu! Poproszę o powitanie wszystkich uczestników i zabranie głosu burmistrza miasta Pionki, pana Marka Janeczka. Czcigodni księża, proboszczowie pionkowskich parafii, szanowni kombatanci, harcerze, przedstawiciele pocztów sztandarowych wszystkich instytucji, harcerze, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, panie przewodniczący rady, panowie radni powiatowi, panowie i panie radni miasta Pionki, panie przewodniczący regionu Solidarności w Radomiu, szanowni państwo, my w Pionkach co roku w dniu 1 września stajemy przed wzgórzem mogił zamordowanych w czasie II wojny światowej, aby przez modlitwę i pamięć dla naszych rodaków uszanować ich bohaterstwo i męczeństwo. Wspominamy bohaterów kampanii wrześniowej, Westerplatte, Helu, Twierdzy Modlin, Warszawy. Pomimo, że Niemcy mieli tak ogromną przewagę liczebną, jeśli chodzi o wojsko, jeśli chodzi o uzbrojenie, o jakość tego uzbrojenia, to polskie wojsko przez 3 tygodnie walczyło jak mężnie z wojskiem niemieckim, a później jeszcze z wojskiem sowieckim. Tajemnicą tej ogromnej determinacji wojska była nadzieja, że oto przyjdą z zachodu, przyjdą i nam pomogą. Pomimo zmęczenia, pomimo chorób, pomimo cierpienia i męczeństwa trwali w swojej walce. Ale okazało się, że to oni, Zachód, zdradził ich. 5 lat temu na Westerplatte świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił, że niestety zostaliśmy zdradzeni przez Zachód. Potem przyszła noc okupacji, noc, której istotą była zbrodnia, której istotą był Oświęcim,
Holokaust i Katyń. I mówił to przed przywódcami państw zachodnich, że nie Polacy powinni patrzeć z pokorą, ale to właśnie świat zachodu powinien patrzeć z pokorą na nas. Biskupi polscy w rocznicę 75. wybuchu II wojny światowej skierowali słowo pasterskie, przypominając, że II wojna światowa była najstraszliwszym doświadczeniem dwudziestowiecznej Europy i świata. Pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich, odcisnęła się na losach narodów i państw. Stała się początkiem wieloletniego czasu przemocy, bezprawia i bezsilności, straty najbliższych oraz utraty ojczyzny. Druga wojna światowa ujawniła otchłań zła, do jakiego zdolne są zbrodnicze ideologie, systemy polityczne, które odwróciły się od Boga, przekreślając Jego prawa. Z drugiej zaś strony ukazała też piękno i siłę ludzkiego ducha, czerpiącego często swą siłę z wiary. W 1939 roku, we wrześniu, żołnierze mówili: przyszło nam liczyć na siebie i wznosząc prośby do Boga. W tamte dni, tamtego 1939 roku, Kazimierz Wierzyński przemówił głosem poety: Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, o sprawiedliwą bijemy się rzecz, o naszą wolną wolę, o naszą ziemię i morze, o matki krzyż na czole, o polskie kości na Wawelu, o cmentarze ojcowskie, na których znak Twój świeci, o lata przeszłe i przyszłe, o góry nasze, o Wisłę, o nasze żony i dzieci, o dolę daleką i bliską, o prawa ludzkie i boskie, o wszystko, święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Błogosław odważnym i dzielnym, błogosław naszej wojnie, błogosław naszym wojskom i naszemu męstwu. Usłysz nasze wołanie, który jesteś z nami, wszechmocny Panie, daj nam zwycięstwo. Dziękuję. Września to data czarna i mroczna w historii polskiego narodu. 1 września to dzień, który rozpoczął okres przemocy, zła, w którym to okresie wielu z nas, Polaków, straciło życie, zdrowie, straciło swoje rodziny, stało się sierotami. Wiele wdów po dziś dzień czeka na tych, którzy wyruszyliby walczyć za ojczyznę, lecz oni nie wrócili. I chociaż okres wojny to czas smutku i cierpienia, to jednak 1 września jest dobrym dniem, aby obchodzić tę uroczystość. Bo 1 września
zaczął się nie tylko okres zła i przemocy, ale też okres, kiedy człowiek pokazał, jak potrafi być wielki. Bo w czasie wojny nie tylko dominowało zło, ale także miłość, uczciwość, wierność, prawdziwy patriotyzm, oddanie dla drugiego człowieka. Wielu naszych rodaków poświęciło się dla innych. Było zdolnych do wielu wyrzeczeń, nawet za cenę własnego życia. Pozwalali schronić się w swoich domach i w swoich rodzinach tym, którzy byli prześladowani przez innych, którzy byli poszukiwani, którym groziła śmierć. Jak wiele ich to kosztowało, jak wielką cenę ponieśli i zapłacili, to mogliby powiedzieć tylko oni sami. My nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Ile trudu, ile zdrowia, ile lęku trzeba było dać, aby ukazać wobec innych ducha patriotyzmu i moc ludzkiej miłości. A my dzisiaj, patrząc na nich, możemy jedynie pytać, co było dla nich tą siłą, która pozwalała im oddawać swoje życie i poświęcać je dla Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. Co było tą siłą? To była wiara. Bo moi drodzy, nikt nie wychodził z domu na wojnę bez błogosławieństwa swoich bliskich, bez modlitwy matek i żon, które właśnie Bogu i Matce Najświętszej polecały tych, którzy wyruszali, aby walczyć za lepszą przyszłość. I dzisiaj, kiedy nasze lęki mogą być podobne, kiedy z lękiem patrzymy na Bliski Wschód, gdy patrzymy też na Ukrainę, możemy pytać, czy widmo tamtych strasznych wydarzeń sprzed 70 ponad lat nie powróci do nas? Czy wciąż jesteśmy bezpieczni? Tego nie wiemy. Nie wiemy, co nas czeka. Co stanie się w przyszłości. Ale zawsze możemy pytać, czy i my możemy być patriotami. Czy patriotyzm to nie tylko przywilej tych, którzy walczą, którzy legną, którzy oddają swoje życie, ale czy i my tutaj, dzisiaj możemy się czegoś od tych, którzy oddali swoje życie, nauczyć? Czy również my możemy mieć tę siłę, którą mieli oni, gdy szli oddać swoje życie? I moi drodzy, czym jest patriotyzm? Możemy o to pytać my, chrześcijanie, także w świetle wiary. Mamy do tego prawo. I oto w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus idzie do swoich ziomków, do swojego miasta, z którego pochodzi, do swojej ojczyzny, ale nie może tam uczynić żadnych cudów, bo nie ma tam wiary. Opierając się na tych słowach, jestem gotów powiedzieć, że patriotą jest ten, dla którego Jezus jest mile widziany w jego ojczyźnie. Patriota to ten, w którego życiu jest miejsce dla Jezusa. To jest to, co łączy i nas, i tych, których dzisiaj tylko wspominamy. Oni wiedzieli, jak ważna jest wiara.
Czy to nie oni szli, mając na ustach to hasło Bóg, honor, ojczyzna? Bóg był na pierwszym miejscu w ich życiu. Dla nas jest to wskazówka, że jeśli mamy być patriotami prawdziwymi, którzy nie sprzeniewierzą się temu, w co wierzyli nasi przodkowie, to musi być w naszym życiu miejsce dla Jezusa i w naszej ojczyźnie też musi być miejsce dla Jezusa. Mówię to z mocą i z przekonaniem, bo patrzę z lękiem na nasz kraj, na naszą Polskę i się zastanawiam, czy się przypadkiem już dawno nie sprzeniewierzyła temu, w co wierzyli nasi przodkowie, nasi ojcowie i dziadkowie. Czy przypadkiem nie okrywa hańbą tych, którzy mając imię Boga na ustach oddawali swoje życie, żebyśmy my mogli żyć w lepszej ojczyźnie? I z lękiem patrzę, moi kochani, i na nasze miasto, na nasze miasto, na naszą małą ojczyznę. Gdy kościoły stają się coraz pustsze, gdy coraz mniej młodzieży, a i tu dzisiaj z roku na rok chyba coraz mniej tych, którzy chcą się łączyć we wspólnej modlitwie. Stycznia 1925 roku przyszedł na świat Adaś Guzek. Wraz z rodzicami mieszkał na ówczesnej cegielni, a potem na terenie Nowej Kolonii. Gdy miał 4 lata, zmarł mu ojciec. Matka, która do tej pory zajmowała się głównie wychowaniem syna, musiała pójść do pracy w miejscowej wytwórni prochu. W drodze do pracy matka odprowadzała ukochanego syna do przedszkola. Następnym etapem edukacji Adasia była nauka w szkole powszechnej. W 1935 roku, mając 11 lat, Adaś wstąpił do harcerstwa, gdzie pracował z dużym zapałem. W roku 1937 w pobliżu leśniczówki Kociołki Adaś Guzal złożył swoje harcerskie przyrzeczenie i otrzymał krzyż harcerski z numerem 553. Przyrzekał: mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym prawu harcerskiego. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Adaś miał wówczas 15 lat. 4 lata później wstąpił do oddziału partyzanckiego Tomasza. Po krótkim przeszkoleniu bojowym został zaprzysiężony pod pseudonimem Jarema. Pod koniec lutego 1944 roku Komenda Obwodu Kozieńskiego AK podjęła decyzję przeprowadzenia ataku na wartownię wytwórni prochu, gdzie przetrzymywano plutonowego Stefana Gabarskiego, pseudonim Orlik, żołnierza AK, działającego aktywnie na terenie wytwórni. Wroga bić! A Adam Guzal Jarema otrzymał postrzał w głowę. Początkowo przetransportowano go do Augustowa i tam ukryto.
Jednak rana głowy okazała się na tyle poważna, że Adaś wymagał stałej opieki lekarskiej. Przeniesiono go do Pionek, do mieszkania Józefa Marka. Wydawało się, że to będzie dobre schronienie. Niestety, 3 marca Niemcy otoczyli dom Marków i aresztowali zaskoczonych mieszkańców. Yeah!